Tu sprawdzam, tam sprawdzam, oj, zaczęłam jakieś tu wypowiadać różne słowa, kochanie, to się dobrze skończy. Takie, miałam takie przekonanie po tej modlitwie wstawienniczej, to była taka pierwsza łaska, która w ogóle była motorem wszystkiego. Miałam takie ogromne pragnienie, żeby pojawiła się tutaj w studiu. I na szczęście na to zaproszenie odpowiedziała. Asia jest moim gościem. Asiu, dziękuję bardzo. Witaj, Kasiu. Dlaczego miałam takie pragnienie? Bo spotkałam się jakiś czas temu z twoim mężem, z, z Rafałem, i kiedy już wychodził ze studia, to. To powiedziałam, wiesz co, tak bardzo chciałabym spotkać się z twoją żoną i z twoją żoną wspólnie nagrać studio Świadectw. No i on się uśmiechnął i powiedział, że Zobaczy. Da się zrobić. Da tak, się tak, zrobić. Tak, tak, tak. To już chyba wiem o czym rozmawialiście, nawet. Tak. Z Rafałem rozmawialiśmy o ratowaniu rodziny, o tym, jak się rodzina walczy, jak się walczy o związek sakramentalny. No i. Jak trudna to była też walka żony, czyli ciebie. No, moja, tak. I nie wiem od czego zacząć, powiem ci. A to ja powiem, że już mieliśmy kiedyś taką historię, że ktoś, kolega nasz z Parafii, taki podcast na. No... Wygodne życie. Mhm. Wygodne życie nagrał Damian z moim mężem, ale jak się posypały komentarze. To stwierdził, że musi dokrętkę ze mną zrobić. Bo tak, tutaj, po, po świadectwie Rafała też posypały się komentarze, mm -hmm. tak? I to były takie komentarze, a może wprost powiem. To były takie komentarze, dlaczego ta żona chciała, żeby, żeby, on, żeby on wrócił. Że, Taki łajdak, nie? No, wyjmujesz mi to z ust, cieszę się, że to, że to nie ja musiałam <laughs> powiedzieć. Że Łajdek, że niewdzięcznik, że, że babiasz yy, no wszystko. Babiasz, to Przemysław. Przemysław. Pozdrawiamy tak. bardzo Pozdrawiamy serdecznie. Przemysłowa. Natomiast yy, no, no, no wszystko, tak? I muszę ci powiedzieć też, że spotkanie z twoim mężem yy, spowodowało, że ja nagram y, zupełnie inny program. Program jest sprawa dotycząca tego, co nam daje prawo do tego, żeby osądzać innych ludzi. Mhm. No, jeżeli yy, jeżeli była spowiedź, jeżeli była pokuta, jeżeli jest pojednanie, to po co jeszcze wyciągać jakieś takie historie? Po co rozliczać ludzi przez cały czas na nowo, na nowo z historii, która wydarzyła się kilkanaście lat temu i historii, która już jest tak naprawdę zamknięta i jest naszą historią, mm -hmm. tak? Także, ja, znaczy, ja też tego nie rozumiem. No, ale jeżeli ktoś szuka um, dziury w całym, zawsze ją znajdzie. Zawsze ją znajdzie, bo jak czytam y Staram się nie czytać, ale jak portale społecznościowe i inne y, portale zajmujące się opluwaniem ludzi y, wylewają na nas y, naprawdę kubły pomyj, to początek jest tylko inny. A potem zawsze chodzi o to samo. Powiesz co, wtedy, kiedy wpisuję się w wyszukiwarkę Twoje imię i nazwisko, Joanna Patera, ja to zrobiłam i byłam bardzo ciekawa, jakie artykuły znajdę. No i. Co wyszło? No wyszło, że zdradzona żona, że, że pozwoliła wrócić mężowi po, po zdradach do, do siebie, żeby ratować rodzinę i tak dalej, i tak dalej. I naprawdę wśród tych wielu, wielu artykułów znalazłam może trzy, cztery sensowne. Ale wciąż w tym samym temacie. Tak, wciąż, A. ale. Wciąż żo żona samym... swojego męża. A tak, żona swojego męża. To jak się czuje żona swojego męża teraz? Żona swojego męża. Kurczę, jak się czuję? Um, teraz to. Kiedyś, jak pojawiały się takie jakieś dziwne komentarze, dziwne, um, dziwne artykuły, to jakoś gdzieś tak mia taki, taki miałam żal do tych, co to napisali. Mhm. A teraz to już um, jest mi. Wszystko jedno. Już po prostu nie robi to na mnie wrażenia. A miałaś żal do Rafała, że, że twoje imię i nazwisko musi się pojawiać w tych artykułach, nawet wtedy, kiedy on już wrócił, nawet wtedy, kiedy wybaczyłaś? Czy miałaś w sobie coś takiego wtedy, kiedy kolejny ten artykuł się pojawia, wtedy, kiedy znowu wasze sprawy są wyciągane na światło dzienne? To myślisz sobie, kurczę, Rafał, po co nam to było? Coś ty najlepszego narobił? No nie wiedziałeś, nie. jakie będą konsekwencje? Nie, nie. Bo to była bomba, która wybuchła. Z opóźnionym zaponem, z bardzo opóźnionym, bo tak naprawdę szum wokół nas zrobił się po wszystkim. Nie wiem, 4 lata temu? 5 lat temu? Chyba wtedy, kiedy Rafał zaczął prowadzić w telewizji publicznej Teleexpress. On tam pracował 7 lat. No to powiedzmy, że 7 lat temu cokolwiek się zaczęło pojawiać. Yy, to 7 lat temu to już było 8 lat po fakcie. Mhm. A ja w czasie tej całej naszej walki dostałam taką łaskę, tego przebaczenia, takiego niewracania już do tego. I do tego jeszcze minęło 8 lat. Więc jak to się zaczęło pojawiać, no to powiedzmy, pierwszy artykuł mnie jakoś tak uszczypnął, drugi. Ale jak widziałam, że to jest lawina, i jeszcze my, nam ktoś wytłumaczył to, że że to są takie specjalne komórki w mediach, które nagłaśniają pewne rzeczy, a już nie daj Boże publicznie się przyznać do wyznawania wiary w Boga, no to wtedy pojadą po tobie naprawdę od no góry do dołu. To już Tak. Więc jak ja zrozumiałam mechanizm tego, to nawet mam taką, no nie powiem, że satysfakcję, ale sobie myślę, aha, znowu kogoś boli, że coś powiedzieliśmy. Mm -hmm. Więc ja czuję się w obowiązku w tej chwili mówić o tym, co było jak to było i dlaczego tak się wydarzyło, jak się wydarzyło i dlaczego dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo czuję, że to jest, ja mam takie wewnętrzne przynaglenie do tego, żeby o tym mówić, bo ja nie mogę patrzeć spokojnie na to, co się w świecie dzieje. Asia, gdybyśmy teraz miały rozwiązać taki bardzo krótki, e, powiedziałabym, test małżeński, na przykład. No to oczywiście, no, e, jakiego męża e, chciałabyś, jak ma wyglądać, jakie e, cechy charakteru, no, powinny, tak, hmm, wiesz, się przebijać e, na pierwszy plan. No i padłoby też takie pytanie, czy wybaczyłabyś zdradę? Co 20 lat temu byś powiedziała? czy wybaczyłabyś zdradę. 20 lat temu? Tak, 20, 20 lat, lat temu. temu mhm. y, powiedziałabym, y, że jak mnie mąż zdradzi, to go pogonię. Mhm. Bo ja tak powiedziałam. Nie wiem, czy do siebie, ale y, takie było moje podejście. Jak ten, kurczę, gość mnie zdradzi, to ja go pogonię. W ogóle to nie ma o czym mówić. Walizki spakowane. Czy nawet byś nie pakowała, tylko wyrzucałabyś jak leci? A nie wiem, już, to już się zastanawiałam nad technicznymi szczegółami, ale jakby podejście moje było takie, jak mnie zdradzi, to pogonię gnojka. A ty jesteś temperamentną kobietą? Ach, kochana, wodę podpalić, to pewnie bym umiała. Jeńców nie bierzesz? Nie. No dobrze, 20 lat temu mówisz, że zdrady nie wybaczysz mhm. i pogonisz. A wtedy, kiedy A zdrada wtedy... wychodzi na wierzch? Tak, kiedy, yy, kiedy to się wydarzyło, zrobiłam dokładnie coś innego. Tu jest, to był splot yy, wielu czynników. Chociażby taki, że Przeprowadziliśmy się do nowego domu. Pan Bóg trochę się tu oczywiście pana Boga muszę wymienić, bo pan Bóg jest głównym zarządzającym w tej sprawie. Zapraszamy reżysera. Tak, tak, tak. <grym> Scenarzystę reżysera. To było w momencie, w którym my przeprowadziliśmy się do nowego domu w takie trochę odludne miejsce, gdzie bez samochodu to w ogóle nie podchodź, gdzie mieliśmy, jak to wszystko buchnęło, to mieliśmy półroczną córeczkę, jedna była, druga była już tam Ile miała? 5 lat. To były dzieci, którymi trzeba było się zająć. Ja byłam taka trochę. Ja nie pracowałam wtedy w swoim zawodzie, miałam tą przerwę taką macierzyńską. Ja po prostu wiedziałam, że ja bez męża sobie nie poradzę. To tak trochę wstyd się przyznać, ale Pan Bóg się posłużył taką moją bojaźnią i dał mi takie. Takie jasne argumenty. Kobieto, ty się możesz zaharować, ale jeżeli zostaniesz sama, to ty tak, nie będziesz mieszkać w tym domu, w tym pięknym lesie. Nie będziesz mieszkać na pewno tu, bo sobie po prostu nie poradzisz. I jak ja zobaczyłam taką wizję, że pewnie zabiorę dzieci, bo to tak z reguły się toczy, że zabiera się dzieci, kobieta przygarnia swoje dzieci i um, wyprowadza się pewnie do mojego rodzinnego miasta. Yy, nic nie mam przeciwko mojemu rodzinnemu miastu, ale jakby ja zaczęłam zapuszczać korzenie już mhm. w tym miejscu, w którym byłam. I tak trochę mi nie w smak był powrót do rodzin w rodzinne strony, yy, bo ja czułam, że tu jest mój dom. Właściwie Tutaj, gdybyś właśnie wróciła, tu, to byś zaczęła wszystko od nowa. Tak, ale to by, byłoby takie... Taki... Nie wiem, po prostu ja nie chciałam tego robić. Bo ja, ja zaczęłam już te kilka lat temu z moim mężem życie na własny rachunek, zaczęłam układać sobie rzeczywistość ym, po swojemu, y, założyłam swoją rodzinę. Już mieliśmy dwie córki wtedy. Ja wiem nie, ja wiem nie, ja chcę żyć na swoich warunkach sama ym, decydować o sobie. Ja wiem, że rodzice by mi pomogli, oni by mnie nie wygonili, oni by mnie przyjęli. Ale ja chciałam żyć na swoich warunkach, bo ja nie po to zakładałam rodzinę, żeby potem z dziećmi wracać do mamy. Asia, jakiś czas temu od y, pewnego księdza usłyszałam, y, bo rozmawialiśmy o sakramencie mm. małżeństwa, przepiękne zdanie, bardzo prosto powiedziane. Y, dwójka wchodzi do kościoła. To jest dzień ślubu. Mm -hmm. Dwójka wchodzi do kościoła. Z kościoła wychodzi jedno. Super by było, jakby jeszcze to jedno Pociągnęło ze sobą razem do domu Chrystusa. Mm -hmm. Tak było w waszym wypadku? Nie, wreszcie się przyznać, ale my, my w dniu ślubu byliśmy kompletnie nieprzygotowani do małżeństwa. I no jasno trzeba to powiedzieć. Ja uważam, że trzeba o tym mówić, bo dzisiaj ludzie również wstępują w związki małżeńskie kompletnie nie wiedząc, na co się piszą. Rozumiem, że do kościoła wchodzi dwójka, wychodzi dwójka. Yy, tak, wychodzi dwójka i to jeszcze taka. Yy, yy, taki zabobon jest, że kto odchodząc od ołtarza, ja się z tym spotkałam, mm -hmm. yy, pociągnie to, to drugie drugo. za sobą, tak? tak, to tak będzie to rządziło on... w związku. Mm -hmm. Ale w ogóle dzisiaj. Ja mówię, ale o czym mowa w ogóle? O jakim rządzeniu w związku? Przecież dokładnie yy, wczoraj, nie wczoraj, przedwczoraj o tym mówiłam, że tą. Yy, w małżeństwie nie, nie należy się nastawiać na miłość dla mnie, tylko na dawanie miłości. I to jest to, jest to do czego ja doszłam po latach. A wiesz, dlaczego zapytam o to małżeństwo i to porównanie dotyczące tego, że wchodzi, jedno, wchodzi dwójka, wychodzi jedno? Dlatego, że ty powiedziałaś, i tutaj tak się przyczepię trochę do, do tych słów, że sobie zaplanowaliśmy, że y, zaczęliśmy żyć na własny rachunek. No, i wszystko jest ty, Rafał. Ty, Rafał, mhm. prawda? I tak zabrakło mi tego, że był jakiś plan, ktoś tam na górze zaplanował coś dla was. No, niby było wszystko. No, niby tak, nie? No, start mieliśmy taki, no, z przytubem. No, wszystko jest. M Młodzi zakochani. Tak. tak. Tylko po dwóch latach mniej więcej motyle opadają. Bo mm. tyle w ruchu, nie? I zaczyna się życie, zaczyna się życie wspólne. A u nas to jeszcze było tak, że Rafał zaczął wpadł w rozpęd swojej kariery, I ja, jakkolwiek zupełnie w innej branży, również robiłam swoją karierę. Ja zaczynałam od takiego normalnego instruktora prowadzącego zajęcia z ludźmi w klubie, potem byłam y, szefem instruktorów, potem byłam menedżerem klubu, potem klubów. A potem szkoliłam instruktorów, zatrudniałam ludzi. Ja naprawdę czułam się ważna w tym, co robię. Ja występowałam na scenie na konwencjach fitness, gdzie prowadziłam zajęcia z setką, dwusetką ludzi. Naprawdę to jest, to jest wyróżnienie w tym zawodzie. Ja, ja robiłam swoją karierę, a Rafał robił swoją. I tak szliśmy niby razem, ale każde patrzyło tylko w swoją stronę. No i posypało się. On spojrzał w inną stronę. A ty tak. zostałaś w, w domu z, z dziećmi. Tak. Asia, jak, jak ty się dowiadujesz o tym, że no, Twoje życie może nie wyglądać tak, jak ty sobie to zaplanowałaś? Chcesz wiecie, jak to było? Wiesz, co? Bo ja jestem ciekawa, co się wtedy czuję. Wtedy? Yy, wszyscy mówią, że świat, yy, świat się wali. I tak było. Świat mi się zawalił. Tylko ja nie uświadomiłam sobie tego od samego początku tak bardzo, z całą taką mocą. W ogóle w tym całym bałaganie to Pan Bóg mnie tak ochraniał, ja się czułam jak w takiej bańce, tak jakbyś mnie tutaj wsadziła do tej wody, tam w tej mm -hmm. szklance. W takiej bańce. Jak ja dzisiaj uświadamiam sobie, ja dzisiaj próbuję wyobrazić sobie emocje, które powinnam wtedy czuć. A ja ich nie czułam. Ja ich nie czułam. No temperament, coś, coś było, ale... No to są, widzisz, to są te łaski takie, które przygotowują na to całe walenie się ziemi i świata na głowę. Ja nie czułam tych emocji. Ja pamiętam takie dygoczące ręce. Ja mówię, Rewo, weź ją na ręce, bo ja nie mogę, bo ja ją upuszczam. Ja pamiętam takie trzęsące się ręce. Pamiętam takie sytuacje. Ale to nie było takie... Później było kilka jakichś takich sytuacji, w których naprawdę poczułam się gorzej. To nie był taki... To nie... Również może dlatego, że ta, ta sytuacja tak jakby objawiała się w kilku aktach. Mhm. Ja nic nie podejrzewałam, bo jak mi mąż mówi, że ma koleżankę, której pomaga, no to dlaczego mam mężowi nie wierzyć? Mhm. Żeby było ciekawiej, to my się wielu rzeczy o sobie i o tym, co myśleliśmy, dowiadujemy mówiąc świadectwa. Bo wtedy on coś mówi, ja coś mówię, i na... ja mówię, naprawdę? I się okazało, że ja mu ufałam bezgranicznie i on mi też ufał bezgranicznie. I on miał taki szacunek do mnie, że on nie może mi pewnych rzeczy zrobić, bo ja mu nic nie zrobiłam. Ja jestem jego żoną, on mnie szanuje. Ja się... Znaczy, ja to czułam podskórnie, ale mm -hmm. wyartykułował to dopiero, jak świadectwo mówił, no. Czy, czy ja dobrze rozumiem, że można się. Systematycznie w sobie za zakochiwać, tak, że jest się ileś lat po, po ślubie, i patrzysz na swojego męża, który mówi świadectwo, i myślisz sobie: Ła, tak, 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 tak. Tak jest. Ja, i Rafał ostatnio publicznie zeznał, że y, <grym> można się w swojej żonie zakochać po raz drugi. Tak. Znaczy, my odkrywamy w sobie teraz, w sobie wzajemnie różne takie Różne takie aspekty, których wcześniej nie widzieliśmy. Już nie mówię, że przed tym całym bałaganem, który sobie mm -hmm. zafundowaliśmy, tylko nawet i później. Ja teraz widzę, że my, ym, jakkolwiek to zabrzmi, rozkwitamy. Super. Odnajdujemy w sobie takie różne dziwne rzeczy. Oczywiście cała tutaj, cały wachlarz wad jest również, no ale kto mm. tych wad nie ma? On mnie cały czas wkurza pewnymi rzeczami, on mnie drażni, no ja, do jego też, ale, ale odkrywamy w sobie różne rzeczy, których nie widzieliśmy wcześniej, albo które, które teraz się objawiają. My ewoluujemy, bo to, że również to jest takie może kuriozum, ale to, że x razy już mówiliśmy nasze świadectwo, my nazywamy pewne rzeczy, które się zadziały, my nazywamy pewne rzeczy, które czujemy teraz. I, I to jest niesamowita droga do tego, żeby sobie uświadamiać pewne rzeczy. My sobie uświadamiamy, kim jest dla mnie mój mąż teraz. kim jest dla, I Rafał sobie uświadamia, kim jest dla niego jego żona teraz. I naprawdę, czasami dochodzimy do takich rzeczy, że aż tak stojąc przy jednej ambonce tak... Serio? <laughs> Hej, naprawdę? Nie, <laughs> no, no nie. Nie, naprawdę. jest. To jest tak, że... Po 23 latach, bo w tym roku mamy 23 rocznicę małżeństwa, yy, no, można wciąż wzrastać w tym małżeństwie. I ja dzisiaj to tak widzę, jakby nam Pan Bóg dał tak do jakiejś, nie wiem, 50 rocznicy ślubu dożyć, to my będziemy, no, może nie zgrzybiałymi staruszkami, bo to dzisiaj 70-80, są tacy, no, potrafią być dziarscy, więc ja tak na, nas widzę takich. Yy, że będziemy tak sobie wędrować gdzieś tam, trzymając się za ręce, patrząc na siebie, bo ta, ta miłość, ona nie, ona nie gaśnie, ona ewoluuje. Ja ostatnio, ostatnio zaczęłam porównywać y, wstąpienie w związek małżeński i to małżeństwo całe tę tą historię małżeństwa mhm. do takich dwóch teleturniejów telewizyjnych. Wszyscy znamy milionerów, i wszyscy znamy postaw na milion. Mhm. Tylko są dwie zasadnicze różnice. Yy, w postaw na milion dostajesz bańkę na wejściu i masz ją utrzymać, a w milionerach dostajesz tysiaka na wejściu i masz go zbudować. Więc ja mówię, że małżeństwo to nie jest postaw na milion, że w momencie ślubu dostajesz małżeństwo i masz wytrwać w małżeństwie tam ileś tam lat. I oby ci się udało. Tak. Że ja, my jesteśmy milionerzy. Zaczęliśmy, um, zaczęliśmy od tysiaka, potem zbankrutowaliśmy, a teraz no, gdzieś tam idziemy w górę. Jak się idzie w górę, powiedz, po takim bałaganie, po takich sensacjach, po tym, że... Hmm, no coś się wydarzyło i, no i to ma swoje konsekwencje. To ma konsekwencje i takie, że... Że co ludzie powiedzą na przykład. A to już... Jak to moja teściowa mówi, mnie to lot, to. Wiesz. Niestety. Yy. Są konsekwencje y, kobiety, która została porzucona yy. z dzieckiem. Yy. Y, no i są konsekwencje, które spadają bezpośrednio na waszą rodzinę. Na, mówiąc o waszej rodzinie, ja w, w absolutnie świadomie mówię: y, Rafał, Asia i dzieciaki. No tak, to rodzina. To jest rodzina. Jak, jak dzisiaj się z tym żyje? Mm. Opinia publiczna już nie robi na mnie wrażenia, mhm. bo uważam, że zawsze znajdą się ludzie, którzy będą mi coś mieli do zarzucenia. Obojętnie, co zrobię, nie zadowolę wszystkich. Mhm. Jeszcze się taki nie urodził. Tak, oczywiście, co by wszystkim dogodził. Ja cenię to, że jeżeli, mm, że jeżeli ja mogę zasypiać spokojnie, bo wiem, że noża w plecy nikomu nie wsadziłam albo nie zrobiłam komuś świństwa, które za chwilę może wyjść na jaw, i mam czyste sumienie. To nie budzisz się tak. z lana potem? Tak. To ja śpię spokojnie. To ja śpię spokojnie, budzę się i największym moim zmartwieniem jest to, co przyniesie dzień. A nie jakieś echa, które gdzieś mogą się odbić, gdzieś jakiś trup z szafy wypadnie. Ojejku, ale wiesz, ty dotykasz takich no, w Waszej historii dramatycznych momentów, ale w historiach wielu małżeństw, no ja nie mówię, że. Tylko my kobiety, bo mężczyźni też, ale my jednak kobiety mamy taką umiejętność wyciągania pewnych spraw, które miały miejsce nie tydzień, nie dwa tygodnie temu, tylko potrafimy zrobić taki wjazd koncertowy sprzed kilku lat. Bo ty wtedy, kiedy ja to nie zrobiłeś albo to zrobiłeś. Tak, Rafał to publicznie mówi i chyba tak jest. Ja sobie tego nie uświadamiam nawet, że ja nigdy mu tego nie wypomniałam. Powiedz mi, czy nie, po że ja nie byłoby to możliwe? Nie, po ludzku to jest niemożliwe, absolutnie. Jeszcze z moim temperamentem. Mhm. Rafał zawsze mówi, że temperament mój został utemperowany, ale teraz już forma wróciła. Więc tak, tak, jestem w formie znowu. Aczkolwiek już inna. Mhm. Już inna. To cała historia tak nas przewartościowała, yy, że zaczęliśmy zwracać uwagę zupełnie na inne rzeczy. Asia, skoro mówisz, że zaczęłaś zwracać uwagę na inne rzeczy, to moje pytanie też jest takie... Yy, w małżeństwie nie wolno nawet otwierać, ja nie mówię drzwi do domu, ale furtki, żeby nie pojawił się ktoś inny. I czy ty masz taką świadomość tego, że, mm, że na tyle mocno trzeba dbać o związek, hmm. żeby ta druga strona, mąż, tak. nie miał takiego o tyle, żeby ta żeby furtka, nie, dać, żeby nie dać mu powodu? Tak. Znaczy, mu czy jej. Tak, to tak, tak, do Obydwojku, tak. Tak, tak. Wiem, że znaczy my dokładnie wiemy, dlaczego nasze małżeństwo y, m, mogło runąć. Asia, mieliście wszystko. No mieliśmy wszystko. Tak po ludzku mieliśmy tak. wszystko. Tak. Mieliśmy samochód, mieliśmy mieszkanie, dom, dzieci, pracę fajną i on, fajną ja, fajną, taką, która przynosiła satysfakcję naprawdę. Tylko że nie mieliśmy siebie. Nie mieliśmy relacji między nami. Wszystko mieliście, mi nie mieliście nic. Tak, mieliśmy wszystko. Teraz wiemy, że nie mieliśmy nic, ale wtedy nam się wydawało, że mieliśmy wszystko. No wtedy nam się. Bo to zależy od optyki. Mhm. Jeżeli przyjmiesz ludzką optykę, no to rzeczywiście dom, y, samochód, ciuchy, wakacje, pozycja, władza, taka w pracy, powiedzmy. Mhm. No naprawdę, może dawać pozór szczęścia. Tylko. Tylko że. U nas to było. No i się okazało, że popłynaliśmy. Dlaczego? Dlatego, że nie mieliśmy relacji między sobą. I Rafał miał takie, no ja też miałam, ale to na niego trafiło, że u niego, on poszedł krok dalej. Mhm. On miał takie niezaspokojone potrzeby emocjonalne. On nie, miał niezaspokojoną potrzebę akceptacji. On zawsze mówi, że w pracy to fajnie było, bo tam taki piękny świat, wszyscy przypudrowani, umalowani, piękne kobiety przechadzają się korytarzami. Wszystko jest takie super, bo nikt o problemach tam nie rozmawia. No, w pracy ktoś rozmawia o problemach. A Co nie. u ciebie słychać? Ta. super. Tak, oczywiście, jest fajnie. I przychodził do domu i tak go nie dość, że miał pracę, którą, która go satysfakcjonowała bardzo. Piął się po szczeblach kariery. Sami fajni ludzie w ogóle, cud miód, przychodzi do domu pretensja. Bo cię długo nie ma. Bo to niezrobione. Bo ja z tym sobie nie poradziłam. I co? I no, jak się taki facet czuje? No i nie jest się w domu gwiazdą. No nie jest się w domu gwiazdą. No to co? No to poszedł tam, gdzie mógł po żyć dalej, nie? Bo miał niepo to, to, to poczucie yy, takiej emocjonalnego yy, akceptacji takiej. W domu było niezaspokojone. Więc, więc z domu... Zaczął uciekać do pracy. I wpadł w pracocholizm, potem tam nawiązywał relacje, bo tam były, były to relacje. No, jak więcej czasu tam się spędza, no to więcej czasu się poświęca na nawiązywanie relacji. Zresztą on jasno o tym mówi, także tutaj nie odkrywam jakiejś Ameryki. Y I w pracy zaczął zaspokajać potrzeby, których nie zaspokajał w domu. Bo ze mną nie było o czym pogadać. Bo ja. Y ja też. Ja widziałam swoje niezaspokojone potrzeby. Więc na dzień dobry było yy, był stos pretensji. Zamiast yy, powiedzenia, nie wiem, kochanie, ale super ci wyglądasz. No. Albo fajnie się prezentowałeś na wizji, naprawdę dobrze. Nie było tego. No ale żona, która jest zmęczona opieką yy, nad yy, ale, maleńkim dzieckiem. Ale jak ktoś ma niezaspokojone potrzeby, takie takie... No, powiedzmy, że fundamentalne to jest mm -hmm. jeść i spać, ale mm. takie potrzeby emocjonalne, wewnętrzne. Mm. A mój Rafał jest bardzo emocjonalnym człowiekiem, on jest chyba bardziej emocjonalny niż ja. To nie jest taki stuprocentowy, stereotypowy facet, nie, nie. On na piękno jest bardzo wrażliwy, on jest emocjonalny. Literatura, poezja to jest jego światek, mój nie. Mm -hmm. Ja raczej w takie bardziej techniczne, konkretne rzeczy. A on jest bardzo taki emocjonalny. Ja to tak odtąd dotąd, a on tak. Więc ja, nie, ja w ogóle nie zaspokajałam tych jego potrzeb. A w pracy znalazł osoby, które, które go tak emocjonalnie przytuliły, i potem nawet nieemocjonalnie. Mhm. I, I zaspokajał te potrzeby takie, takiego tej wrażliwości swojej w pracy. A w domu nie. Więc ja nie umiałam wtedy, wtedy, nie, nie. wtedy to w ogóle o niczym jeszcze nie wiedziała. Ja na przykład o pięciu językach miłości. No nie miałam zielonego pojęcia. Myśmy to odkryli w ogóle kilka lat temu. Śmiechnie. No, ale tak jest. We młodych tak ludzi było. do sakramentu powinniście przygotowywać systematycznie. Oj, dotknam. Tak? Jakiegoś um. czułego punktu. Rozumiem, że proszeni jesteście często. Nie, nie jesteśmy proszeni właśnie. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że u nas w parafii jest ekipa właśnie taka, mm -hmm. jest ekipa, która się w tym sprawdza. Mm -hmm. Są ludzie, którzy tam są działki jakieś takie podzielone, ale jakby mi ktoś to zaproponował, to ja jak w dym. Mm -hmm. Tylko, że tak naprawdę my możemy podzielić się własnym świadectwem. Ym. I tyle. Bo my nie mamy jakiejś wiedzy Aż takiej tyle. niesamowitej. Aż tyle, bo wiedzieliście, co możecie stracić. O, wiesz co, oprócz tego, że ty sobie pomyślałaś wtedy, że jest y, dwójka właściwie małych dzieci, no bo no, półroczne, półroczne i pięcioletnie, i pięcioletnie hmm? dziecko, jest y, dom, y, no i właściwie co, co, co ty teraz y, zrobisz y, z tym wszystkim, to oprócz tego... Y, w Tobie budzi się jakaś lwica, która, y, która mówi: No nie, to jest mój mąż, to jest moja rodzina i ja teraz y, będę, będę walczyć. No tak, bo z jednej strony był taki strach, że ja sobie nie poradzę i wizja tego, że y, po prostu nie będę tu, bardzo naturalne. Y, tak, a, a moje dziecko chodziło do przedszkola, które lubiło. Mm -hmm. Moja córka chodziła do przedszkola, do z którego nie chciała wychodzić. Więc ja po prostu. Nie wyobrażałam sobie, że ja mam ją zabrać stąd i do jakiegoś przedszkola, pewnie by chodziła, ale, ale to nie byłoby to przedszkole, które ona tak bardzo lubiła. Ja zaczynałam lubić to miejsce, w którym, w którym się osiedliliśmy. I tak sobie myślałam: Kurczę, nie, no tak, nie, tanios, nie oddam. Mhm. Asia, a zapytałaś, Rafała, to jak ty sobie dalej to wyobrażasz? Czy, czy ty zadałaś wprost takie, takie pytanie? To chyba zadałam. Ale on, znaczy on mnie zawsze zapewniał, że on mnie nie zostawi na lodzie. Mhm. Że on będzie mi pomagał, że oczywiście będzie mi pieniądze jakieś tam płacił. Że, że to nie jest tak, że on zabierze zabawki, pójdzie tam i jego życie będzie się toczyło tam, a ty sobie radź. Mhm. On mnie zapewniał, że on mnie będzie otaczał opieką, że będzie mi pomagał. No ale to byłaby taka, no powiedzmy, no tak jak żyją ludzie, którzy są rozwiedzeni. Pieniądze dostajesz. Dzieci się widują z ojcem. No, ale gdzie, ale, ale co dalej? Ja nie wyobrażałam sobie, i to, jest, to był drugi argument, żeby to tak nie było, że, że mnie tylko takie jakieś materialne y, y, trudności przestraszyły. Ja nie wyobrażałam sobie, im dużo o tym myślałam, o naszym rozejściu się, ja nie wyobrażałam sobie, jak mam dzieciom powiedzieć, że przyszły na świat w rodzinie, gdzie jest mama i tata. Mhm. I że oni się kochają i kochają was, które jesteście na tym świecie. I teraz. Jak je zapewnić o tym, że ja je będę kochać dalej, że tata je kocha? Skoro. No tata, jak z mamą brał ślub, to też mówił, że ją kocha. I co? I przestał ją kochać? Że rozeszliście się? Czy się pomylił? No, jak można zapewnić kogoś, że będę cię kochać zawsze, skoro tu masz przykład, że ktoś kogoś niby kochał, ale teraz. No chyba nie kocha, skoro zostawia, nie? Bo wiesz, co dla mnie było absolutnie no, yy, zaskakujące w tym, co powiedział, yy, co powiedział Rafał, i yy, też jak słuchałam hmm? gdzieś Waszych yy, świadectw, że on przez ten cały czas, on się nie wyprowadził z domu. Nie. I że to nie była kwestia tygodni ani miesięcy. Nie, to trwało trzy lata. Tak. I ja sobie myślę tak, jak można przez taki czas żyć w zawieszeniu? No, Mhm. No Nie wiem, jak ty przez ten cały czas yy, ja żyłaś, wiem. jak ty funkcjonowałeś, bo powiem ci, jakie ja mam skojarzenia Mam skojarzenie takie, że ja siedzę w domu, no i na przykład podjeżdża mój mąż. Właściwie ja sobie zadaję pytanie, mąż czy nie mąż, tak? Mhm. To jest w ogóle, to, to jest, kto to jest teraz, tak? Podjeżdża. No to ja czuję jakiś taki rodzaj takiego napięcia w sobie. On wchodzi, no, no i co? To kto, to, to jak to? to to ja mam prać teraz Twoje rzeczy, razem siadamy do, yy, do kolacji. To, to, to jak my funkcjonujemy? Wiesz, w ogóle dla mnie to tak słuchałam Rafała i myślę sobie, co Twoja żona na to. No i tu właśnie dotykamy tego, że ja żałam w bańce jakiejś, że te emocje do mnie nie dochodziły. To porównanie z tą szklanką tak, tak, i z wodą. Tak, tak, banieczka taka. I ja to yy, porównuję do takiej. Czasami nad morzem, czy tam gdzieś na jakichś basenach są takie kulki dmuchane, do której mm -hmm. wchodzi dziecko. Mm -hmm. tak. I tak y, później jakiś bodziec tak wgniata, ale on się odbija. Nie dochodzi do tej osoby, która jest w środku. To ja się czułam w takiej bańce. Oczywiście ja to nazwałam później. Mm -hmm. Ja to nazwałam później, przyglądając się już po wszystkim z zewnątrz. Oczywiście w... kiedy? kiedy zaczęliśmy dawać świadectwo. Zaczęliśmy nazywać pewne rzeczy. Zaczęliśmy układać to chronologicznie. Dzisiaj jeszcze jest kilka kwestii do ustalenia, ale nie możemy sobie pewnych rzeczy przypomnieć, co było najpierw, co było później, mm -hmm. od czego się zaczęło. Ale jak dzisiaj na to patrzę, to była jakaś masakra. Ale nie emocjonalna, bo ja tego nie odczuwałam aż tak bardzo. Ja odczuwałam oczywiście napięcie, tak jak mówisz, podjeżdża samochód i, i mi ciśnienie rośnie. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. y ja jakoś starałam się zaprojektować, co ja zrobię. Oczywiście, jak wchodził, to robiłam coś innego, nie? Tak. Y... Ale to jest prawda. Ja go nigdy nie wyrzuciłam z domu, a on chyba podświadomie na to czekał. Że, że ja podejmę decyzję, i to powiedział w świadectwie. On zawsze to mówi. Że on czekał na to. Że tego pogonisz po tak, prostu. Tak, że ja go pogonię, że ja spakuję jego walizki w wystawie mhm. i on będzie miał. Przecież mnie nie wyrzuciła. Mhm. Będzie miał usprawiedliwienie, tak? Tak. A ja świadomie. Bo powiedziałam, że jeżeli to zrobię, no to ja przegrywam w tym momencie. Przegrywam swoje małżeństwo. Mhm. Bo on naprawdę sobie pójdzie. Ale jak tego nie zrobię, no to ja nic tracę. Bo żyjemy w jakiejś chorej rzeczywistości i tak. Jak już przeżyłam, nie wiem, półtora roku, no to jeszcze trochę przeżyję, nie? Mhm. Jakby ja byłam tak zdeterminowana, tym bardziej, że Rafał chociażby tym, że nie wyprowadził się z domu. Tym, że był taki, no nie powiem, że serdeczny, ale był taki niechcący mnie skrzywdzić. On nie był agresywny w stosunku do mnie. Nie mówił mi, że to wszystko przez Ciebie, że Ty jesteś taka, siaka, jakaś i owaka, nie? On nie, on mnie szanował. On cały czas mówił, że on mnie szanuje, że jestem dla niego ważna, że on nie chce mnie skrzywdzić. Oczywiście to brzmiało jak światło. Ty takiego pomieszania? No, nie nie Tak. Ja dzisiaj. Jakbyś mnie zapytała, kiedy na przykład y, moja młodsza córka przestała, y, 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 przestałam ją karmić piersią, a rzuciłam ją na jakieś tam, nie wiem, słoiczki i inne rzeczy. Mm -hmm. Nie wiem. Nie wiem. Ja, to miało miejsce, bo ja tam po jak oglądam zdjęcia, to widzę jakieś umazane dziecko. No to musiało mieć miejsce, skoro dzisiaj je wszystko, nie? I ma 15 lat. <laughs> ale, y, ale ja nie wiem kiedy. Ja nie pamiętam jej pierwszych kroków. No, na maksa głupią mi jest się do tego przyznać, ale tak jest. Ja nie pamiętam, kiedy to było. Czy ona na ten przysłowiowy roczek podeptała, czy nie? Chyba nie, bo mnie chyba żadne dziecko nie chodziło na rok. Ale ja naprawdę wielu rzeczy stamtąd nie pamiętam, z tamtego czasu. A wiesz, co jeszcze uderzyło mnie? Yy, yy, jak na Twoim miejscu właśnie siedział, siedział Rafał? No, właśnie powiedział, że, że tego nie pogoniłaś z domu, że on. Yy, no, on, nie, on przez cały czas się tak miotał pomiędzy y, jednym domem właściwie a drugim domem. Jak y, zapytam, no ale to, 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 to je, jak to miało wyglądać? To powiedział, że i to było niezwykle uderzające, że dla niego w danym momencie najlepszym rozwiązaniem nie zacytuję, tak wiesz, jeden co do powiem, jednego. Co powiesz? Byłoby wyjść na ulicę i jakby go tak mhm. samo. I wejście na czerwonym na. Tak. Tak, on był. Yy, to ja też usłyszałam na świadectwie dopiero. Powiem Ci, myślę sobie, o człowieku. On był w czarnej dziurze. O człowieku, to prawda. I to, to jest moment, w którym yy, rogacizna po prostu już się cieszy, nie? Tak. że już człowieka ma. A stało się inaczej. No to jak się stało, powiedz. Stało się tak, że przez półtora roku, jak już powiedziałam, trzy lata mm -hmm. ten bałagan cały nasz trwał. Tak, od początku do końca. Bo to trzy tak w dużo. grudniu się. To jest bardzo dużo. Wyobraź, ja to zawsze sobie wyobrażam trzy lata. Ile to jest trzy lata? To jest kiedyś gimnazjum. U mnie żadne dziecko nie chodziło do gimnazjum. Nie. Albo wyobraź sobie od urodzenia dziecka do pójścia do przedszkola trzy lata. No przecież to nie jest kawał czasu. Mm -hmm. Od takiego oseska do dziecka, które mówi, nie robi w pieluchę i tak. idzie do przedszkola i tak. zaczyna I rysować środki. I tak, 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 nie. To jest. Trzy lata. Przez półtora roku próbowaliśmy sobie ludzkimi środkami poradzić. To też pewnie Rafał to powiedział. Jakiś psycholog, wiadomo. Yy, kręgi tutaj przyjaciół, rodzina, znajomi, jakiś mądrzy ludzie. Chodź ci, znajomi, no tak. Znajomi powiedzą to, co czują sami, mm -hmm. w jakiej są sytuacji, co przeżyli, co widzą dookoła. To jakby kompletnie nie jest wyrocznia, nie? Wiadomo, zapytasz pięciu, trzech powie tak, dwóch powie tak. Mm -hmm. yy, więc my po yy, tym półtora rocznym okresie takiego, yy, już nerwówki takiej, bo już było, Rafała dziecko nieślubne już też było na świecie. Tamta kobieta zaczynała się, zaczynała się już domagać jakichś, jakichś od ruchów, Rafała jakichś tak. ruchów. Tak, no kolego, określ się, nie? Po półtora roku takiej walki człowieka z człowiekiem, o człowieka, przeciwko człowiekowi, czystej bardziej, mniej, Rafał dalej, jak to psychologia podobno określa, siedział okrakiem na płocie. Nie wiedząc w którą stronę spuścić nogi. Ym, a ja byłam w kompletnej rozsypce takiej psychicznej, i zawsze to powtarzam, więc teraz też to powiem. Yy, próbowałam samochodem z otwartą klapą bagażnika, hatchbackiem, więc było wysoko, i otwartymi tylnymi drzwiami wjechać do takiego pojedynczego, wąskiego garażu. Mhm. Szczęk blachy uświadomił mi, że chyba ze mną nie jest dobrze. No i postanowiłam poradzić się kogoś. Znaczy ja poczułam, że jak nie poradzę się kogoś, kto jest mądrzejszy ode mnie nie będzie miał interesu w tym, co mi powie. Bo wiadomo, rodzice, znajomi, to też w zależności. Tak. I odgrzebałam starą znajomość. Ym. No to tam Pan Bóg zaczął działać przez ludzi, tak? Zadzwonił telefon, kolega, który do mnie nie dzwoni. Yy, wcześniej u niego poznałam księdza za trzy lata wcześniej. No i tak yy, generalnie u nas wszystko się odbyło na modlitwie. Bez modlitwy nie mogliśmy ruszyć. Jak zaczęliśmy yy, już w, w poczuciu własnej bezsilności, kompletnej bezsilności, zaczęliśmy do Pana Boga wołać, no to się okazało, że On tak, ja to jest tak wyobrażam, On tak patrzył, mówi tak, zastanawiał się, kiedy oni w końcu wpadną na to, że trzeba mnie zawołać. O, nareszcie! Zawołali, no nareszcie, no, no, mhm. Tak, więc Pan Bóg najpierw mnie na, na modlitwie wstawienniczej, niby nic się nie wydarzyło. Wróciłam normalnie. Wróciłam na do domu. Dom, wróciłam do domu, na do domu. Tak. Ale jak zaczęłam sprawdzać, y, tu sprawdzam, tam sprawdzam. Oj, zaczęłam jakieś tu wypowiadać różne słowa, kochanie, to się dobrze skończy. Takie, miałam takie przekonanie. Y, po tej modlitwie wstawienniczej. To była taka pierwsza łaska, która w ogóle była motorem wszystkiego. Jak ja bym nie miała tej. To było takie przekonanie, ale graniczące z pewnością, że to się dobrze skończy. Ja wcale nie było powiedziane, że my się zejdziemy, że coś tam, ile to będzie trwało, nic nie było powiedziane. Ja tylko wiedziałam, że to się dobrze skończy. Czy w tobie był spokój? Tak. Właśnie wtedy tak. Po modlitwie. Mhm. To na drugi dzień odkryłam to. I wtedy mój temperament, taki zrobił tak wypuścił powietrze. W najbardziej kluczowych momentach, kiedy Rafał się spodziewał pakowania walizek. Ja wchodzi do domu, a ja pytam głodny. No, coś bym zjadł. No to siadaj. On jeszcze nie zjadł, a już się prawie zadławił. Tak, tak, tak. tak. To były takie. No i wtedy się łaski wylały. Tam chyba cztery zawsze naliczam. Przebaczenie było w pakiecie, ale to odkryłam później, mhm. bo to był efekt tej modlitwy jak nic. Um. Co tam jeszcze było? Temperament, przebaczenie, nadzieję. Ta nadzieja granicząca z pewnością. No coś jeszcze, no, za chwilę dojdziemy. Tak, Ja no, tak. no, zawsze zapominam czegoś. No. Tak, i, yy, i zaczęliśmy wtedy. Ten mój pokój zaczął Rafała fascynować. Bo on. Tam zaczęły się, po tej drugiej stronie, zaczęły się już nerwowe ruchy. Mm -hmm. I zaczęło się już coś, co było u nas wcześniej. Mm -hmm. A on nie chciał takiej rzeczywistości. On nie lubi, kiedy się go coś przyciska. On wtedy jak taka śliska ryba, tak gdzieś tam bokiem się wymyka, nie? I nie daje się przycisnąć. Im więcej presji na nim, tym gorzej. Więc ja y kompletnie wbrew sobie, ale ja to robiłam bezwiednie, zupełnie. Ja to nie to, że ja wiedziałam, że ja muszę być taka i ja się tak zachowywałam. To było kompletnie poza mną. Ja nie kontrolowałam tego, co ja. I w jaki sposób ja się No bo nie wiesz, taka sochowuje. była twoja natura. No nie, no, moja natura jest kompletnie inna. Mm -hmm. już, wiesz, nie mogę usiedzieć tak. tak. No, <grych> Ale no tak się działo. I to gdyby nie ta łaska, yy, którą na tej modlitwie dostałam, no, to nie byłoby nas tutaj. No. Ale powiedziałeś, że wspólna modlitwa. To modlitwa była faktycznie wspólna was jako małżonków, czy. Po prostu, nie, 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 to, to nie, jest, o, to nie jest, do tego droga, doszliśmy dużo później, tak, tak, do tego dzisiaj doszliśmy. Bo, bo wiesz, y, 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 Rafał też powiedział o tym, że, ja tak będę nawiązywała no, też do, tak, do jego tak. świadectwa, powiedział, że on sobie nie wyobrażał życia bez sakramentów. Tak. Bo, że, no mówi, no, no nie mogłem sobie po prostu tego wyobrazić. No i to była ta, to była ta kotwica, która go jednak w tym małżeństwie zatrzymała. To była ta wiara wyniesiona z domu, taka a, taka, powiedzmy, że tradycyjna, ale mm -hmm. tutaj nie obrażajmy się na tradycyjną wiarę, bo lepsza tradycyjna niż żadna. Trzeba mieć to te jest ten, to jest, Tak, to jest ten start, z którego mm -hmm. zawsze można ruszyć, nie? Tak. A niektórzy ludzie przeżywają całe życie z taką tradycyjną wiarą. I co? I pewnie się w niebie ale też spotkamy. Ale, ale to y y przyszedł taki moment, że ty, że ty mu powiedziałaś: Słuchaj, wiesz co? Posłuchaj, może, może pójdźmy razem do kościoła, albo może. Tak, ale to było, to było tak, kiedy no może razem, coś. Kiedy on już ten, ten jego. Bo on najpierw się tak zabetonował trochę. Mhm. Kiedy ten beton już zaczął tak trochę gdzieś tam pękać, kruszyć, i można było w ogóle z czymkolwiek tam gdzieś. Światło? Tak, jakieś światło, światełko tam można było ścisnąć. Bo my w którymś momencie doszliśmy do takiego, do, takiego, do takiego stanu, że on już nie chciał mnie słuchać. A ja już miałam wrażenie, że już wszystko wypowiedziałam. I już powtarzały się wciąż te same argumenty, wciąż te same kwestie. To już było po prostu jak odgrzewany kotlet. Tego się mm -hmm. już nie dało znosić. A wtedy, kiedy pojawiło się coś nowego, bo ja zaczęłam być spokojna, y ja mu cały czas powtarzałam, to się wszystko dobrze skończy. A on, pewnie, jak nie widziałam, to kółko na czole. Mm -hmm. No, ale to była kwestia, do której można było się odnieść i zadać pytania, ale. Dlaczego? Dlaczego ty mnie nie spakujesz? No i, i zaczynaliśmy rozmawiać. Wtedy po nitce do kłębka doszliśmy do tego, że to się na tej modlitwie tam zadziało. Że yy, wiesz, a może byśmy. Yy, no, i, no i potem nad Rafałem modlitwa była. Tak, z tą różnicą, że nade mną ktoś trzymał ręce, a nad nim ksiądz stał 100 metrów dalej. Tak, i, i u mnie bez zewnętrznych oznak, u Rafała spoczynek w duchu. Tak, ja pamiętam dzisiaj, jak stał, tak prawie na baczność, ja pum, poleciał do tyłu. Ale to, jak to na klasycznych spoczynkach się dzieje, nawet się nie ubrudził. Pomimo, że tam 2000 stóp pewnie przeszło wcześniej, tak? Wstał, nawet się nie musiał otrzepać. Y, więc no, no, u nas to w na modlitwie wszystko. Ale też pojechaliście poprosić... Eee, matkę. Najlepszą z najlepszych. Yy, tak. tak matka o to, żeby tam Was się, tak, wspierała. Tak, tak, tak. Yy, ale ty nie pojechaliście? Nie, nie. Nie, to Rafał na modlitwie, yy, Rafał yy, padł mhm. w, w katedrze, nie na Jasnej Górze. Mhm. W katedrze, yy, bo tam było yy, spotkanie takie modlitewne grupy Mamre, yy, wspólnoty Mamre, na które właśnie pojechaliśmy, to tam się zadziało. Mhm. Ale. Wcześniej ja dwa razy pieszo do Częstochowy się udałam. Do mamusi. Nie muszę Także... pytać o intencję. No nie, no intencja była jasna. Intencja była jasna, z góry określona. I Rafał wiedział. To pierwszy raz poszłam w tym roku właśnie, w którym to wszystko się działo. Bo to ja byłam na modlitwie w czerwcu, potem pielgrzymka była w sierpniu. Rafał był w Częstochowie albo we wrześniu, albo początek października. Już teraz nie pamiętam. Ale to już było jesienią, a ja jeszcze na pielgrzymce byłam rok później. Mm -hmm. yy, także, Ale potem ta pierwsza pielgrzymka już była takim kamieniem milowym, bo tej pielgrzymce też mu mnie ja tam poopowiadałam trochę, było fajnie, już, już mogliśmy rozmawiać. Więc, a ta, ta jego modlitwa w Częstochowie, yy, no, jak to on mówi, yy, określiła, jak już wstał, to już wiedział, co jest czarne, co jest białe. Więc od tego się wszystko zaczęło, ale proces trwał jeszcze prawie półtora roku. Następne półtora roku zlotów, upadków, takich przepychanek. To jest dowód na to, że każdą łaskę można zmarnować, albo przynajmniej nie wykorzystać mhm. do końca. Nie? Bo ta łaska jego była tak... Ona się cały czas odnawiała. A on tak trochę wykorzystał, trochę spadło na ziemię. Trochę wykorzystał, trochę spadło na ziemię. Ja mówię o nim, bo ja byłam zdecydowana już, a on musiał się, musiał się zdecydować. Więc, więc ta łaska... Ona trwała i cały czas się gdzieś odnawiała, tą jego, tą jego, ten jego zapał, jednak do szukania wyjścia z tej sytuacji, mm -hmm. ale, mm, no, ale to trwało jeszcze. Czy przez ten cały czas miałaś pełną świadomość tego, że kochasz swojego męża? Tak. Tak, tak. i to już była wtedy, ale to u mnie nastąpiło tak. Pom, tak jakby ktoś zgasił światło albo zapalił, nie? To była mm -hmm. taka zmiana. Ja po prostu tak jakbym wstała rano i zrozumiałam coś, nie? To jest tak jakby, jakby ktoś mnie przełączył na inny tryb. To była oczy Ja to nazywam miłością pomimo. I to jest według mnie ta miłość, która powinna być, bo to kochać za? No już tam pan Jezus też mówił, a czym wy się różnicie, skoro kochacie tylko tych, co wam dobrze czynią? No mm -hmm. nie przyjaciela kochaj, no to, to zobaczysz. No ja właśnie wtedy to się u mnie zadziało. Takiego, no niby nieprzyjaciela, tak, ale człowieka tak naprawdę, który mnie skrzywdził. Ja powiedziałam, że ja go kocham po prostu, no, na maksa. I tą właśnie tą miłością, taką wybaczającą, nie? Tą miłością pomimo. Ja się popłaczę. <grym> tą miłością pomimo. Taką właśnie, taką właśnie, która powinna być. Która powinna być od początku, a której nie było, nie? Ale Asia, no nie można powiedzieć, że te lata początkowe to były lata zmarnowane. Nie. No nie! Nie, to, były, to nie były lata zmarnowane, to były lata, które konsekwentnie prowadziły do katastrofy. To znaczy, tak, to był czas źle wykorzystany, tak, nie zmarnowany, tak, ale tak. można było lepiej. Mhm. Można było, tak. tak Czy ty było. pamiętasz pierwszą waszą modlitwę wspólną, ale nie w kościele, nie przed Najświętszym Sakramentem, tylko w domu? Były dwa takie momenty, znaczy dwa. Hm. Pierwszą modlitwę naszą wspólną, to pamiętam wtedy, kiedy myśmy się poznali. Oho. Tak. Oho. Chyba właśnie coś mi się przypomniało, i, i ja mu też teraz przypomnę to. Pamiętam, że myśmy byli tak zauroczeni sobą, że chyba. Myśmy tego nie planowali. Wydaje mi się, że to było na jakimś spacerze na starym mieście. Weszliśmy do kościoła i teraz nie powiem, którego, bo nie, nie umiem powiedzieć dokładnie, który to był, ale to był ym, gdzieś w okolicach Belwederu, któryś z tych kościołów mm -hmm. tam. Teraz uważaj. Podeszliśmy do prezbiterium, klęknęliśmy. Teraz nie wiem, czy tam te balaski, czy jak to się nazywa, te takie <noise> klęczniki, takie miękkie, stały, czy nie. Czy my klęknęliśmy po prostu na stopniach ołtarza, i prosiliśmy Pana Boga, żeby nas złączył, żebyśmy się nigdy nie rozeszli. Kurczę, teraz sobie to przypomniałam. To było, nie wiem, ile? Półtora roku przed ślubem. Tak, 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 to było wtedy, tak. To była pierwsza nasza wspólna modlitwa. Kurczę, ale czad. No? A tak naprawdę, to, o co pytasz. To w czasie tego naszego, już tam po tym naszym bałaganie, bo mieliśmy takie próby, ale to była taka modlitwa taka. Taka pacierzowa. Klęknęliśmy razem, odmówiliśmy kilka modlitw, tak? A tak naprawdę zaczynamy się modlić razem teraz. I to jeszcze wciąż wykorzystujemy dzieci do tego, bo tak z dziećmi nam jest trochę łatwiej. Jeszcze do tej modlitwy takiej stricte małżeńskiej tylko my we dwoje jeszcze do tego nie doszliśmy. Nie, ale modlimy się z dziećmi, tak? Jakby y, jest nas czworo, bo te starsze y, jedna już nie mieszka z nami, a druga gdzieś tam się zawsze miksuje. Y, ale jest to takie ignacjańskie, przepraszam. Proszę, dziękuję. Y, każdy może się wypowiedzieć, więc wypowiadamy się też w stosunku do y, dzieci, między, dzieci między sobą. My tam mm. jakby w, we czwórkę tak między sobą Pana Boga przepraszamy, prosimy, dziękujemy. Że, Asia, tak, wiesz co, się uczymy. Dopiero, za, zadając tak. Ci to pytanie o modlitwie, w życiu bym nie powiedziała, że Ty będziesz pamiętała taki i że w ogóle taka rzecz się wydarzyła. Ale ja mm. nie pamiętałam tego, teraz sobie przypomniałam. Duchu y, no. Święty, dziękuję. <noise> Natomiast... Powiedziałeś, że jedna z turek już się wyprowadziła, druga, mhm. no to, to, to już też jest dorosła kobieta. I mhm. w jednym z wywiadów powiedzieliście, że macie dzieci z pierwszego i z drugiego małżeństwa. To mi się tak spodobało, <grym> tak, bo to są dwa różne małżeństwa. No to jakie jest to drugie małżeństwo? A nie na drugie małżeństwo. Ojej, jej, mogę to, a już nic o Tak, 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 tak. <grym> tu mogę się rozanielić teraz. Pierwsze małżeństwo, to było takie. Wszystkie ludzkie, no, żyliśmy ze sobą. Um, ale jak było widać, bez mocy Bożej to było skazane na upadek. I upadek jego był wielki. Mm -hmm. Tak, z hukiem. A, wypominanym nam do dzisiaj. Nie, mm -hmm. To jest w ogóle dla mnie niewiarygodne. No, ale się dzieje. Um, a drugie jest... Drugie jest w procesie. No, nie jest doskonałe. Mm -hmm. Drugie jest w procesie. To jest proces ku świętości. Znaczy, wiemy oboje, że w małżeństwie się daje, a dostaje się gdzieś tam, jakby gdzieś obocznie. Oczywiście dostaje się dużo więcej niż się daje, ale podstawą jest nastawienie na dawanie. Więc jeżeli ja jestem nastawiona na to, że daję małżeństwu, daję mężowi, daję rodzinie. To rodzina w dwójnasób, w trójnasób, czy tam w czwórnasób wielokrotnie mi to odwzajemnia, od, odwdzięcza ja od męża i dzieci dostaje tyle. Um, I po głowie też. Ale, ale, ale to, jest, um, to jest to przeorientowanie się. Bo myśmy pobierali się, myśląc, że będzie nam ze sobą dobrze. Że on będzie o mnie dbał. Że mi będzie z nim dobrze. Mi będzie z nim dobrze. Ja nie myślałam o tym, że jemu będzie ze mną dobrze. Ja myślałam o sobie. Wchodziła do kościoła dwójka, wychodziła dwójka. A jak? I to jeszcze patrzyła, kto zawinie nie, To ołtarza od kogo, no. no? Tak właśnie. Teraz jest zupełnie inaczej. Ale jak podkreślam, jesteśmy wciąż w procesie, bo żeby tutaj nikt mi nie zarzucił, że o, to co niby o, doskonali. Na, na, na no. to już aureole. Tak, oczywiście tak. Będą w swoim czasie, jak zapracujemy. Y no, to staramy się, staramy się. Upadamy, wstajemy, upadamy, wstajemy. Wiesz, ja wiem, że to pytanie dziwnie zabrzmi, ale uwierz mi, że ono ma w sobie sens. Co to jest spalony? Spalony jest wtedy, kiedy. Poczekaj, żeby mnie spaliła. Chodzi o to, że drużyna atakująca może mieć poza linią piłki. Tylko bramkarza. Jeżeli to nie ma tak, że ktoś się tam ustawi, oni mu podadzą piłkę i on zdobędzie gola. Chodzi o to, że przekroczenie linii piłki przez zawodnika atakującego, nie licząc bramkarza, to jest spalony. Dlaczego się o to zapytam? Mam dwa takie tropy. Mhm. Pierwsze to taki, że no, chyba tak się poznaliście też, rozmawiając Ech. o piłce nożnej, prawda? No w sumie tak. Uczyliśmy się przepisów razem na egzamin z gier zespołowych. Mm -hmm. Ale to tak szumnie brzmi, uczyliśmy się. A jaką wy drużyną jesteście? Jaką drużyną? My szóstką siatkarską. Czwórka dzieci i my dwoje. Czekaj, piłkę ręczną też szóstka gra. Tak? O matko, córka mnie powiesi. Ona gra w piłkę ręczną. Pozdrawiamy. My, jaką jesteśmy drużyną, mhm. gramy do jednej bramki, o tak. Nie życzę ci spalonych. Nigdy w życiu. No. Y przyjmuję. Będziemy się starać. Asia, przeogromne dzięki. Bardzo Ci dziękuję. Gdyby nie Pan Bóg, to by Was nie było, prawda? Nie, scenariusz doskonały. I y, nawet ostatnio w jakimś y, 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 tak zwanym wywiadzie chyba nawet, y, ktoś napisał, że y, powiedziałam, że y, ten cały bałagan, ta cała zdrada, to wszystko było łaską. No, oczywiście to jest słowo wyjęte gdzieś tam z kontekstu. A ludzie ale... się za głowę łapią. Tak, ta, ta była łaską. No jak to można tak powiedzieć? Ale tego nie powiedziałam, tylko uważam, że y, jakby to, to całe wydarzenie musiało się wydarzyć, to wszystko musiało mieć miejsce. Żebyśmy my mogli być w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. I powtórzę to. Warto było to przeżyć, żeby być w tym miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. Żeby wiedzieć to wszystko, żeby czuć to wszystko, żeby, żeby mieć tą świadomość, w którą stronę idziemy. To warto było to wszystko przeżyć. Oczywiście nikomu tego nie życzę. Lepiej od początku wziąć się do pracy. Z Panem Bogiem daliście radę. No tak, bez Pana Boga to... Oj nie, moi Oj, oj nie, oj, oj. oj, oj. Nie? Tak. Jak z Tobą rozmawiam przez cały ten czas, to ja mam wrażenie, jakby siedziała przede mną. Nie obraź się, bo moja intencja jest bardzo dobra, ale taka nastolatka, która Uf. opowiada o tym, jak wspaniały jest chłopak, z którym ona się na co dzień widzi. Wiesz, co mam, po prostu masz taki błysk z oku. No, bo ja już jakby. Hmm. Kiedyś mówiłam, że mam wciąż w duszy 18 lat, ale teraz już mówię, że ja mam wciąż 32. I tego się trzymam. Znaczy, tak, tak, to jest wciąż duże przekłamanie. Ale yy, tak, ale ja no, na pewno yy, mój pesel idzie sobą, a swoją drogą, a ja w duszy wciąż mam, yy, no, wciąż mam dużo mniej lat, ale to w sumie przecież nie metryka, yy, nie metryka yy, robi człowieka. Powiedziałaś, że jesteście 23 lata po ślubie. Nie licz, nie licz, nie licz, proszę, Przepraszam. Powiedziałaś, że jesteście jakiś czas po ślubie. Czy wy planujecie odnowić, yy, odnowić przysięgę małżeńską? Yy. Bo yy. po z... takich historiach. Tak, ale z pewnością. Ale ja uważam, że to jest. Yy... To jest taki fajny akt. Taki yy, właśnie to odnowienie przysięgi yy. małżeńskiej. I yy, yy, na pewno. Yy... Na pewno do tego dojdzie, gdyż na przykład u nas w parafii są tak zwane msze małżeńskie. Co miesiąc jest msza małżeńska, na której proboszcz, on ma taką dziką satysfakcję, wywołuje te wszystkie pary, które ślubowały w tym danym miesiącu. Mhm. Czasami kolejka jest taka, że od ołtarza aż pod chór tam kilkanaście par, szczególnie w tych miesiącach takich letnich faj, z fajną pogodą. I tu on mówi tak symbolicznie wiąże z tułą pierwszą parę, najczęściej najstarszą wyciąga, mhm. I wszyscy sobie przysięgają wtedy, odnawiają. Więc ja myślę, że to, bo my w czerwcu, mhm. kiedyś nas ścignie. Yy, jeszcze, jeszcze nie mieliśmy takiego, takiego momentu, ale, ale ja nie czuję takiej. Yy, znaczy, nie to, że konieczności. Mhm. To jest, bo to, to nie jest ani sakrament nowy, ani nic. Ale kurczę, my to chyba robimy codziennie. Znaczy, może nie codziennie, ale jakby ja nie czuję takiej konieczności, bo my. Jakby żyjemy w przysiędze cały czas. Staramy się być codziennie wierni tej przysiędze. A jak jesteście na przykład na, na jakimś ślubie. No, tam, ja płaczę od razu. O, właśnie. No to już mi odpowiedziałaś na pytanie. Ale patrzycie na siebie? Wtedy, kiedy no, ci, ci młodzi. Nie, bo ja płaczę, stoi, on... a Rafał stoi taki dumny jak paw, że on już swoją żonę ma. Ja wiem, że jak na niego spojrzę, to on takim. tak jak na naszym ślubie. On miał taką minę triumfującą, jakby za chwilę miał po prostu rozpakować prezent życia. Taki. A ja płakałam jak bubr. I, i na każdym ślubie dzisiaj jest to samo. Więc. Yy... Ale my czujemy po prostu to, że, że, że ten węzeł jest. I że, I że to trzeba pielęgnować codziennie, bo takie odnowienie, nawet raz do roku. Mhm. Jak nie ma tego codziennie, to odnowienie raz do roku w kościele czy w jakichś innych okolicznościach, to, to na niewiele się zda. I, ja ja to jeszcze... W, w, już właściwie miałam kończyć, ale jeszcze o, jednej, o jedną rzecz się to zapytam. wytniemy tam gdzieś ze środka. To mam nadzieję, że nie. w czasie się zmieścić. S Słuchaj, właśnie ten sam ksiądz, który opowiedział, że wchodzi dwójka wychodzi, jedno powiedział taką rzecz, że odnośnie modlitwy, bo też roz, rozmawiałam z nimi i mówi, że no, silne małżeństwo to jest małżeństwo, które się modli. Albo na przykład, że żona błogosławi męża, a mąż żonę. Wielokrotnie w ciągu dnia. I ja myślę sobie, o, ale mówię, trochę się wstydzę, wiesz, o taką miałam myśl jakiś ha? czas temu. Ha? Ha? Że tak, ale jak to tak, błogosławić? I ale... on mi wtedy dał pewien przykład. Trudno to jest zobacz. tylko pierwszy raz. Powiedział, musisz się przełamać, bo tak, jakiś tak, czas tak. temu. I powiedział tak, to słuchaj, to ty się nie wstydzisz. Tak wprost mi powiedział, to ty się nie wstydzisz stanąć nago przed swoim mężem, a wstydzisz się go pobłogosławić. No. I ja mówię, no dla mnie to jest bardziej krępujące, bo rozmawialiśmy naprawdę tak wprost. Mm -hmm. I mówi: Zobacz, że doszło do pomieszania z poplątaniem. Mm -hmm. To tu powinno być wasze centrum. Mm -hmm. Tak, no. tak jest. No i tak jest, tak? Ale kiedyś trudno mi to było zrozumieć. Ja bym wróciła do tego, że błogosławić, to znaczy życzyć dobrze. I życzyć dobrze, no ale wiesz, no, tak sobie myślę, no, ale jak, tak, tak. Podchodzę tak, tak, co, co, to ja szybciej powiem to, dobrego dnia, kochanie, niż błogosławiecie. No, jak, ja na przykład jak dzieci wysadzam do szkoły i y, y, mam je tu w zasięgu, bo czasami coś zbierają jeszcze jakieś torby, jakieś coś tam i gdzieś, y, albo ja coś w tym momencie już patrzę, czy tu wyjechać, czy nie, y, ale. Y, Czasami jest tak, że rzeczywiście jeszcze tam krzyżyk na czole. A jak z Rafałem się rozchodzimy, dzisiaj też. Ja wychodziłam, on pachnie krzyżyk na czole, ja jemu też. To nie ma. Jak nie pobłogosławimy się, rozchodząc się na dzień, to znaczy, że jakaś tutaj coś wisi w powietrzu, jakaś No niezboda. dla mnie to było, ja wiesz, to co, tak tam... strasznie krępujące kiedyś. Teraz, teraz nie, ale. No, że ale... ta, ta taka, taka granica takiej intymności, ale tej intymności takiej kompletnie innej mhm. niż ta mhm. intymność taka nasza, cielesna. Dla mnie to jest publiczne wyznanie wiary. Zrobienie mężowi krzyżyka na czole. W miejscu, w którym nie jesteśmy sami. Mhm. A to jeszcze jak na przykład czasami w, w, teraz już chwalić Pana mój mąż weekendy spędza w domu. Dwadzieścia parę lat yy, czekałam na to bo zawsze pracował piątek, świątek mm. i niedziela. Mm. Więc szliśmy na msze, wychodziliśmy z kościoła. On wsiadał do swojego samochodu, ja do swojego. I... Y, 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 I, i Rozjeżdżaliśmy się, tak? On jechał do pracy. Więc były, tak, były takie sceny, że stoimy pod kościołem, jeszcze rozmawiamy z kimś, on mi buźka, buźka, krzyżyk na czole, on mi krzyżyk na czole i się rozchodzimy. I pod kościołem ludzie robili mm. tak... O. Pod kościołem. Mm -hmm. A czasami jest tak, że jesteśmy gdzieś yy, i też rozjeżdżamy się, każda każde w swoją stronę, i się tam na ileś godzin rozstajemy. I to obojętnie, czy to jest pod kościołem, czy to jest w parku, czy to jest w centrum handlowym, czy to jest gdzieś. Krzyżyk na czole, błogosławię cię i nic z Bogiem. To, to, yy, ale to do dziś, dobrze ci ten ksiądz powiedział. Nie, Jak i, zaczniesz znaczy... to robić i nie, w ogóle. Nie, o, nie zwracając uwagi na to, gdzie jesteś, i czy ktoś patrzy, czy nie, to, to w ogóle nie ma o czym mówić, no. Słuchaj, to ja chyba jeszcze nie jestem na tym etapie. Na jakim etapie? Zacznij to robić. Ten pierwszy raz publicznie. Zawsze. Tak, pierwszy, pierwszy raz publicznie. No, zacznij pod kościołem. Tak. Dobre <laughs> miejsce. Albo wśród znajomych, którzy mm -hmm. wiedzą, yy, wiedzą, w czym rzecz. Tam. Tak, 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 tak. Potem małym kroczkiem. I nie pomyślą, o, o krzyż na drogę. <grych> Właśnie nie, tylko że, że życzę ci dobrze, Tak, że cię błogosławię. Mhm. Asia, wielkie dzięki. Bardzo, bardzo bardzo Ci dziękuję, a proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Amen. Amen.